to szalałe, spontaniczne, kompletnie niezasłużone jeszcze owacje. Znaczy z jednego naprawdę bardzo się cieszę, że zrozumiecie, jak bardzo, bardzo mi zależy na waszej przyjaźni. Jesteście publicznością absolutnie wyjątkową. Jak ja słyszę, że Szczecinek ma 700 lat, a tu sami młodzi ludzie, to się stało. Zacząłem od jakiegoś czasu studiować stosunki. Znaczy, o, widzicie, już się śmiejecie, bo w polskim języku to słowo się kojarzy. Nie chodzi o to. Zacząłem studiować, po angielsku jest fajnie, relationship. Nigdy nie możemy zrobić dziecka sobie. Zawsze robimy dziecko komuś obcemu. No tak, a propos dzieci, teraz się dużo dzieci rodzi, ja sam urodziłem. U nas w branży tyle dzieci, taki wysyp dzieci, że ja mówię, o, zrobimy jakąś bitkę, trzeba to uczcić, wszystkim się dzieci rodzą. No i wynająłem taki lokal. I ponieważ nikt nie pije u nas w branży, to mówię, to kupimy słoneczniki, będziemy sobie dziobać. Tak się spotykamy, dziobiemy, nie? Słoneczniki. Jeden kolega to tak dziabał, się nadziabał od razu. Aż potłukł cały słonecznik. I mu się rozlał. A słuchajcie, i zobaczcie, i mówi się, że co, że wszystkie dzieci są nasze, tak? A na przykład mój kolega Tomek, syn mu się urodził. Syn mu się urodził, chłopak starszy ode mnie. Powinien się cieszyć, że ma syna? Ja bym się cieszył, powinien się cieszyć czy nie? No jasne, że powinien się cieszyć. A on smutny chodzi. Podchodzę do niego, mówię, ty Tomek, no jak? Chłopak zdrowy? Zdrowy. No co ty taki smutny jesteś? A widzisz, bo muszę jeszcze o tym żonie powiedzieć. Wszystko robimy dla was. Dzieci robi... Dziewczyny. Ja nie powiem o was złego słowa, ale zobaczcie, jak my o was dbamy. Ja przyjechałem dzisiaj do Szczecinka na 700-lecie miasta, żeby was przestrzec. I teraz daję radę wszystkim panom. Panowie, straszyli nas, pamiętacie? Świńską grypą? Straszyli nas? Mieliście świńską grypę? Ja nie miałem. Dlaczego? Bo ja się ze świniami zadaję. Że patrzy, ma takie... Ale fajne! Ale fajne! To jest ptasia grypa. Dobrze na zakupach, że ona wszystko musi spróbować. Wszystko. Wodzy w trzecie. Weszła do obuwniczego, cisza. Ja zaglądam, patrzę, ona szpilki zaczyna przymierzać. Cały sklep tak. Ona mówi, co się tak gapią? Przecież moda jest taka. Ja mówię, jaka? Żeby hipopotami chodziły na szczudłach, to zmodna. Ja zrozumiałem, co to są szpilki, jak mi tak zarysowała piętą moje biedne maluszki. Ale dobra, dobra, stań się w tych szpilkach. Zrobić zdjęcie. Zrobić zdjęcie, bo lezę z pracy. To ona mówi, tak? Ja mówię, no. Jego syn zbiera mody. Ale po prostu, słuchaj, oczy miałem takie wielkie oczy. Takie oczy, takie wielkie na kurwa, złoty, taki paseczku, złota koneta z gniatem panu, w komorze, futro miasty. Wiecie, jak ona wyglądała? Jest taki kawał, znacie ten kawał, gdzie taka bogata, przez dworzec centralny w Warszawie, znacie to? Czujcie w tym momencie, bo Max. Jest taka szybka. Jak ja mogę złapać taką promocję? To jest moc. Tu ja patrzyłem. Zacząłem myśleć. Proszę bardzo, jeżeli pisze się Aucha, a czyta się... Jeżeli pisze się Gerhard, to się tak. Nie wytrzymałem.